Takich widoków jak na Połoninach nie zobaczymy nigdzie indziej w Polsce. Bieszczady to największy fenomen przyrodniczy odróżniający województwo podkarpackie od reszty kraju. Ale skarby natury możemy podziwiać także w innych częściach regionu. Niezwykłe krajobrazy oraz osobliwości flory i fauny sprawiają, że Podkarpackie to jeden z najcenniejszych przyrodniczo regionów Europy. W konkursie na najbardziej urozmaicony krajobrazowo fragment Polski województwo podkarpackie miałoby wielkie szanse zdobyć pierwsze miejsce. Oczywiście najbardziej wyróżniają się Bieszczady, ale także inne części regionu mają swoje cechy charakterystyczne, które powinniśmy poznać oraz swoje tajemnice, które warto odkryć. Bieszczady położone są na terenie trzech państw – Polski, Ukrainy i Słowacji. W tym ostatnim kraju pod nazwą Bukowskie Wierchy. W Polsce wznoszą się Bieszczady Zachodnie, które od wschodnich dzieli Przełęcz Użocka. Od zachodu z Bieszczadami sąsiaduje Beskid Niski. Największa osobliwość Bieszczadów, czyli Połoniny, to twór naturalny. Jednak podczas trwającego przez wieki wypasu bydła i owiec, granica lasu została przesunięta w dół. Dziś Karpacka Puszcza znowu pnie się w górę i otwarte przestrzenie powoli się zmniejszają. Warto wiedzieć, że takiego układu pięter roślinnych jak w Bieszczadach nie znajdziemy w żadnych innych górach. Nie ma pasma Regla Górnego i Kosodrzewiny. Górną granicę lasu stanowią poskręcane przez wiatr buczyny zwane krzywulcowymi. Unikatowe walory przyrodnicze Bieszczadów przesądziły o powstaniu na tym terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Centralną częścią rezerwatu jest Bieszczadzki Park Narodowy. Jego otulinę stanowią Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. Tereny chronione utworzono też w krajach sąsiednich. Bieszczadzki Park Narodowy graniczy z położonym w Słowacji Parkiem Narodowym Połoniny. Po stronie ukraińskiej powstały Użański Park Narodowy oraz Nadsański Park Krajobrazowy. Od kilku lat granica przestała dzielić polskie Bieszczady i słowackie Bukowskie Wierchy. Można mieć nadzieję, że w przyszłości turyści będą mogli także przejść przez góry na stronę ukraińską, by w pełni poczuć tchnienie wielkich przestrzeni Karpat Wschodnich. Beskid Niski to najniższe, a jednocześnie najdłuższe pasmo Karpat, położone pomiędzy Bieszczadami a Beskidem Sądeckim. Znaczna część Beskidu Niskiego znajduje się w województwie podkarpackim, na jego południowo-zachodnim krańcu. Beskid Niski, zaliczany przez geografów do Beskidów Zachodnich, przyrodnicy uważają za strefę przejściową pomiędzy Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi. Jednym z przykładów potwierdzających tę teorię jest występowanie w Beskidzie Niskim gatunków wschodniokarpackich. Jednym z nich jest smotrawa okazała. Ta naprawdę bardzo okazała roślina szczególnie masowo występuje w okolicach rezerwatu Przełom Jasiołki. Można ją spotkać także dalej na zachód, m.in. w Magórskim Parku Narodowym. Magórski Park Narodowy, utworzony w 1995 roku, zajmuje prawie 20 tysięcy hektarów.
Choć większość jego powierzchni porastają lasy, głównie bukowe i odłowe, to jednak szczególnym bogactwem są łąki, będące doskonałymi punktami widokowymi. Kiedyś były tu łemkowskie wsie. W Beskidzie Niskim bardzo cenne przyrodniczo są także tereny położone wzdłuż górnego biegu Jasiołki. Aby je chronić, utworzono Jaśliski Park Krajobrazowy i kilka rezerwatów przyrody. W okolicach dawnej wsi Jasiel powstał rezerwat Źródliska Jasiołki, największy w polskich Karpatach, przypominający mały park narodowy. Wędrując z biegiem rzeki, dotrzemy do malowniczego przełomu Jasiołki. W tym rezerwacie możemy m.in. zobaczyć jedno z największych w kraju stanowisk języcznika zwyczajnego, jedynej w Polsce paproci o pełnych liściach. Wybierając się na wznoszącą się nad Jaśliskami górę Kamień, musimy wiedzieć, że wchodzimy do ostoi wilka i niedźwiedzia. W potężnej karpackiej puszczy kryją się wysokogórskie bagniska i stare kamieniołomy. Na północnych stokach Góry Cergowej, u stóp której leży Dukla, utworzono rezerwat Tysiąclecia. Jest on nie tylko ostoją zwierzyny, ale także miejscem kultu świętego Jana z Dukli. Przy ścieżce do dawnej pustelni rosną setki krzewów Kłokoczki Południowej. Bardzo licznie występują tu salamandry plamiste. Wędrując w deszczowe dni, możemy zobaczyć jednocześnie kilkadziesiąt tych jaskrawo ubarwionych płazów. Najdalej na północ wysuniętą częścią Karpat jest Pogórze. W województwie podkarpackim można wyróżnić kilka pasm przedzielonych rzekami. Od strony Małopolski aż po Wisłokę ciągnie się fragment Pogórza Ciężkowickiego. Pomiędzy Wisłoką a Wisłokiem leży Pogórze Strzyżowskie. Między Wisłokiem a Sanem wznosi się Pogórze Dynowskie. Dalej na wschód, aż do granicy państwa, rozciąga się Pogórze Przemyskie, które na południu przechodzi w Góry Sanocko-Turczańskie. Pogórze Przemyskie i sąsiadujące z nim Góry Sanocko-Turczańskie to obszar gęsto zalesiony i słabo zaludniony. Te tereny przypominają niższe partie Bieszczadów, choć na pewno są od nich bardziej dzikie. Ze względu na szczególne walory przyrodnicze powstały tutaj dwa parki krajobrazowe, kilkanaście rezerwatów oraz leśny kompleks promocyjny Lasy Birszańskie. Od lat czynione są bezskuteczne starania o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego. Najpiękniej na Pogórzu jest wiosną, kiedy lasy mienią się wieloma odcieniami zieleni, a na łąkach zakwitają kobierce kwiatów. Jeszcze niedawno duża część Pogórza Przemyskiego wokół Arłamowa była jednym z najbardziej niedostępnych miejsc w Polsce. Strzeżeni przez wojsko wypoczywali tu władcy PRL-u. W okresie stanu wojennego był tutaj internowany Lech Wałęsa. Ośrodek istniał do 1989 roku. Obecnie, podobnie jak i całe Pogórze, jest dostępny dla turystów. Pogórza Dynowskie i Strzyżowskie są gęściej zaludnione od Przemyskiego. Lasy zachowały się jedynie w najwyższych partiach, które są najcenniejsze przyrodniczo. Na tym terenie utworzono Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. W wielu miejscach na szczytach wzniesień Pogórza Dynowskiego możemy zobaczyć grupy wielkich wychodni. Najliczniej odwiedzany jest rezerwat Przątki. Skały kształtem przypominają żywe istoty. Według najbardziej popularnej legendy te ostańce to matka i córki zamienione w kamień za to, że przędły len w święto. Przątki to najbardziej znane, ale nie jedyne skupisko skał na Pogórzu Dynowskim. Możemy tutaj jeszcze znaleźć kilkanaście innych grup ostańców. Jedną z najciekawszych wychodni jest Konfederatka, która swoją nazwę wzięła od kształtu historycznej czapki. Występujące tu jaskinie szczelinowe oraz sztolnie i wyrobiska, w których przed laty wydobywano kamień, są doskonałym miejscem hibernacji dla kilku gatunków nietoperzy, które tutaj zimują. Wiele podobnych miejsc jest też w jaskiniach Beskidu Niskiego.
Ciekawe formy skalne znajdziemy także na wzgórzu Goleż na Pogórzu Strzyżowskim. Niedaleko, po drugiej stronie Wisłoki, wznosi się góra Liwocz, na szczycie której postawiono krzyż papieski z tarasem widokowym. Liwocz to najwyższe wzniesienie Pogórza Ciężkowickiego, którego niewielki fragment znajduje się w województwie podkarpackim. Górzystą i równinną część województwa podkarpackiego oddziela próg karpacki. Wzdłuż niego od wieków prowadzono szlaki komunikacyjne łączące wschód i zachód Europy. Niewielu mieszkańców Rzeszowa zdaje sobie sprawę, że żyje na pograniczu dwóch wielkich krain geograficznych. Z progu karpackiego doskonale widać miasto leżące już w Kotlinie Sandomierskiej. Patrząc dalej na północ, można dostrzec wielkie kompleksy leśne. To Puszcza Sandomierska. Kotlina Sandomierska zajmuje północną, równinną część województwa od wschodnich do zachodnich granic regionu. Porastająca ją puszcza to nadal jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce. Jej powierzchnia wynosi ponad 100 tysięcy hektarów. W Wielkim Morzu Borów Sosnowych zachowały się dzikie enklawy przypominające las naturalny. Najcenniejsze to Lupa niedaleko Sieniawy, Las Klasztorny koło Leżańska i Pateraki w Nadleśnictwie Mielec. W tych miejscach utworzono rezerwaty przyrody. Mieszkańcy Puszczy Sandomierskiej zwani byli lasowiakami lub lesiokami. Żyli głównie z tego, co im dawała puszcza, czyli z łowiectwa, zbieractwa, wypalania węgla drzewnego, czy też bartnictwa. Tereny atrakcyjne przyrodniczo i turystycznie znajdziemy także na północy województwa podkarpackiego przy granicy z Lubelszczyzną. Mało znane i rzadko odwiedzane obszary skrywają osobliwości fauny i flory oraz skarby historii i kultury. Północno-wschodni kraniec regionu obejmuje roztocze południowe, zwane także wschodnim. Graniczą z nim tereny porośnięte przez Puszczę Solską, jeden z największych obszarów leśnych w Polsce. Jej częścią są położone jeszcze bardziej na zachód Lasy Janowskie. Roztocze to dział wodny oddzielający, czyli jak twierdzą miejscowi, roztaczający do rzecza Wisły i Dniestru. To także ważny obszar źródiskowy. Swój początek bierze tutaj kilka rzek, z których najbardziej znana jest Tanew. Ich źródła czasami tworzą charakterystyczne bulgoty piasku, stwarzając wrażenie, jakby woda się gotowała. Na roztoczu bardzo wyraźnie zaznacza się granica geologiczna z Kotliną Sandomierską. Uskoki tektoniczne na pograniczu roztocza i Kotliny Sandomierskiej najczęściej możemy zauważyć w korytach rzek. Tworzą się tutaj niewielkie wodospady zwane szumami. Najbardziej znane są szumy nad Tanwią w okolicach wsi Rebizanty oraz Huta Szumy na pograniczu Podkarpacia i Lubelszczyzny. Na odcinku 400 metrów można tu zobaczyć 24 progi. Niewielkie kaskady znajdziemy także na dopływach Tanwi. Na zachód od południowego roztocza, po prawej stronie Sanu, rozciągają się Puszcza Solska i Lasy Janowskie. Rzeźba terenu Puszczy Solskiej jest mało urozmaicona. Jedynymi kilkunastometrowymi wzniesieniami są piaszczyste wydmy polodowcowe. Rosną tu przede wszystkim bory sosnowe. Zachowały się też nieliczne, ale wspaniałe fragmenty drzewostanów bukowych, na przykład w rezerwacie Bukowy Las. Natomiast w rezerwacie Minokąt, niedaleko Narola, znajdziemy pomnikowe jodły, a u ich stóp wielkie budowle wzniesione przez mrówki. Nigdzie indziej nie widziałem równie imponujących mrowisk. Niektóre mają 1,5 metra wysokości.
Większość turystów przyjeżdża na Podkarpacie latem, kiedy ruch na drogach i na szlakach jest największy, a widoki są chyba najmniej atrakcyjne. Warto więc odwiedzić ten region wiosną, jesienią lub zimą, bo krajobrazy są wtedy najpiękniejsze, a mając nieco szczęścia, możemy być świadkami niezwykłych zjawisk przygotowywanych przez naturę. Na początku marca, kiedy słońce mocniej przygrzeje, przez śnieg zaczynają się przebijać pierwsze rośliny wczesnowiosenne. Kilkanaście dni później następuje prawdziwa eksplozja wiosny. W lasach możemy zobaczyć barwne kobierce przebiśniegów, zawilców, żywców gruczołowatych, kokoryczy i innych roślin zwanych geofitami. W Bieszczadach w podmokłych miejscach pojawiają się pola śnieżyc. Bieszczady są miejscem szczególnym, bo rośnie tu karpacki podgatunek śnieżycy wiosennej. Najłatwiej rozpoznać go po tym, że wiele roślin na jednej łodyżce ma dwa kwiaty. Przyrodnicy nazwali śnieżycę symbolem bieszczadzkiej wiosny. Nieco później, pod koniec kwietnia, w wielu miejscach regionu łanami kwitną kaczeńce, czyli kniedź błotna, a także czosnek niedźwiedzi. Wkrótce zakwita cała puszcza. Białe drzewa i krzewy wyróżniają się na tle coraz bardziej soczystej zieleni. Późną wiosną i wczesnym latem podkarpackie łąki mienią się wieloma kolorami. Szczególnie barwne są w Beskidzie Niskim. Na tym terenie znajdziemy jedne z największych w Polsce skupisk storczyków. Latem w wielu miejscach regionu zakwitają lilie złotogłów. Najbardziej dorodne okazy rosną na połoninach. Kiedy kończy się lato, w dolinach pojawiają się mgły. Pod koniec września rozpoczyna się rykowisko. Na południu regionu występują jelenie karpackie, większe i obdarzone bardziej dorodnym porożem niż ich pobratymcy żyjący na nizinach. Koniec rykowiska zazwyczaj zbiega się z pojawieniem się kolorów jesieni. Lasy w całym regionie mienią się czerwienią i złotem. Dla wielu osób jesień to najpiękniejsza pora roku, ale niezwykłe widoki możemy zobaczyć także zimą. Warto wybrać się na Połoninę podczas zjawiska zwanego inwersją. Temperatura w dolinach jest wtedy niższa niż na szczytach. W Bieszczadach Połoniny wystają ponad morza mgieł. W krystalicznie przejrzystym powietrzu możemy zobaczyć pasma górskie oddalone nieraz o kilkaset kilometrów. Z Połoniny Wetlińskiej i innych szczytów doskonale widać Tatry.
Tereny chronione zajmują prawie połowę obszaru województwa podkarpackiego. To dużo w porównaniu z innymi regionami, ale niewiele biorąc pod uwagę bogactwo przyrodnicze Podkarpacia. Jest tutaj jeszcze wiele niezwykłych obszarów, które zasługują na miano rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, a nawet parków narodowych.